Cześć wszystkim! Jest ze mną dzisiaj Beata, czyli Becia, czyli Łuchu 16XO, czyli Amanda Roczek. I co jeszcze? I chyba tyle. Mandy. O Mandy jeszcze też mówię. Ona ma dużo. Jeszcze mam Reject Mandy na Twitterze. Reject Mandy. No, słuchajcie, może znacie tą panią, może nie, ja wam ją przedstawię. Jest to osoba, która kiedyś na YouTubie była popularniejsza niż ja. I to na pierwszym meetupie, który zaraz zobaczycie, który zaraz będziemy oglądać, to właśnie ta pani mnie zabrała ze sobą, wprowadziła mnie i dzięki niej tak naprawdę poznałam na przykład Darka DJ'ego i wielu innych tak naprawdę youtuberów, na przykład Ewę z Macicioszków. I od tamtej pory się trzymamy, co? Ale to naprawdę niesamowite, w 2013 roku był właśnie ten zlot. Także pytacie, kim jest Beata, skąd się znamy. Pytacie również, skąd we dwie znamy Dawida Kwiatkowskiego, bo Dawid zostawił z nami zdjęcie i takie, no okej, znamy Beatę, znamy Olciak, ale skąd one razem się znają jeszcze z Dawidem? Więc zaraz wam Beata powie pokrótce, jak to było u nich, jak my w ogóle się poznałyśmy. Beata nagrywała sobie na YouTubie, mieszka w Anglii. Oczywiście na dole będziecie mieć linka do jej kanału. Ja jako jej widzka, jako jej fanka zaproponowałam, że jak przyjedzie do Warszawy, może u mnie nocować. Ja się zgodziłam. Okej, okay, przyjedź. Rozumiecie? Zgodziła się do opcji dziewczyny przyjechać spać. To jest... ja nie wiem. Ale może to właśnie miało tak być, rozumiesz? Może tak miało. Może miałam się nie okazać seryjnym mordercą. Dziękuję, i... Olu, że mnie zabiłaś. O, ponieważ zaufałaś i zaufałaś mi. No i tak się jakoś dogadałyśmy i Beata do mnie właśnie przyjechała i byłyśmy na tym meetupie. A jak to z Dawidem Kwiatkowskim, że ty też go znasz? Beata opowiadała mi, jak poznała, jak w ogóle zaczęło się, nie? Z fotoblogiem, z YouTube'em i zaczęła opowiadać o fotoblogu. Ja niestety nigdy nie miałam fotobloga, nie znałam tego towarzystwa i nie wiem, a Dawid był wtedy już jakoś tak rozpoznawalny. My w ogóle mieliśmy taką pełną grupę ludzi, która cały czas udawała to, że nie mieliśmy tak jakby żyjący w internecie, nie? Tak, ale my mieliśmy to było naprawdę mega popularne, bo my chyba miesięcznie mieliśmy po 3-4 miliony wyświetleń. Czujecie? Więc to naprawdę było dużo. Dziennie wchodziło setki tysięcy osób na nasze... Wiecie, kto pamięta z fotobloga Beatę? Są cały czas nasze fotoblogi. Dawida też fotoblog cały czas jest. Intelektualista. I w ten sposób się poznaliśmy z Kwiatkowskim. Ja się z nim poznałam, że razem gadaliśmy na Skype'ie. Myliśmy razem zęby na Skype'ie, zasypaliśmy razem na Skype'ie. Śpiewał mi Toxic. I tak to się... I tak naprawdę to wy wrzuciliście z Dawidem pierwszy... Tak, jego cover pierwszy, tak. Do piosenki ostatniej. Więc tak poznała się Beata. A ja w tym roku jakoś z Dawidem, no ale to już jak wiadomo, każdy gdzieś tam miał to swoje już zbudowane i gdzieś tam byliśmy rozpoznawalni, tak Dawid był rozpoznawalny, mój YouTube jakoś tam urósł i jakoś w sumie nie wiem, chyba przez Snapchata, coś takiego, tak mi się wydaje, ale że my właśnie razem się znamy to właśnie przez YouTube'a i się najpierw znała Beata od samego początku Dawida i teraz jak mój YouTube już urósł, tak, i jesteśmy, żyjemy w tym samym środowisku, no to poznaję tak Dawida i jest takie wow, nie? I nawet Dawid nas przedwczoraj zapytał, że skąd wy się znacie, ale jeśli chcecie pełną historię, jak oni się poznali i w ogóle jak to wszystko wyglądało, wspomnijcie do Kwiata. Nagram filmik z Kwiatem! O, to by było dobre, więc wspomnijcie do Kwiata, że chcecie filmik. Tak. Z wspomnieniami z fotobloga. I zrobiła? To się nagrywało akurat. Robimy go totalnie na spontanie z tego względu, że właśnie chcemy sobie przypomnieć, obejrzeć i się pośmiać mojego vloga, pośmiać się z nas, bo i wygląd, i w ogóle zachowanie nasze, zachowanie i jakby jakość tego nagrania naprawdę pozostawia wiele, wiele do życzenia. Nagrywaliśmy, Dariusz, chodź. Nagrywałam totalnie inną jakąś tam kamerą słabą, więc jakość tego vloga nie jest też najlepsza. Także zaczynamy, będziemy sobie tutaj oglądać, wy będziecie również widzieć to, co my oglądamy i będziemy komentować i się śmiać, więc myślę, że ten filmik będzie długi. Weźcie sobie coś do picia i dobra, zaczynamy oglądać. Które to mamy? To pierwsze. Bo tak. Dzisiaj zapraszam was na vloga z 3 dni. Będzie się działo! Montowałam w Windows Movie Maker. Wielka youtuberka, Łuchu 16X, a teraz w montażu zgubiła się gdzieś muzyka i nagrywałam posadzkę na dworcu centralnym. To naszą niespodzianki idziemy.
Jak to w ogóle nagrywać gdzieś z dołu, żeby nikt nie wiedział, że nagrywa? I w ogóle nie wiem, nie. I muzyka padła i jest! Jakie zbliżenie na mnie! Beata! Jak ja wyglądam. Patrzcie, patrzcie, fame YouTube'a! W ogóle czemu nie, nic nie mówi? A, nie jest. Kto tam jest w ogóle? Trzeba szukać YouTuberów. Wiecie, ten, no bo ten klip jest stary, nie? I ja nie wiem, czy... Ja byłam biała, ona była... Czerwona, bo Beata kiedyś była fame. Wam pokazałam YouTube Meetup 2013. Druga to niespodzianka, że przyjechała do mnie Beata Łuku 16XO. Kiedyś byłaś XO właśnie, dlaczego teraz jesteś X? X jestem tylko z tym. No, na Instagramie. No bo jest zajęte, ktoś mu ukradł, dlatego Kwiatkowskicę chwilę też daje kogoś innego. Dużo nowych ludzi poznałam, jest naprawdę mega, wszyscy są bardzo, bardzo przyjaźni w ogóle i... Ola, bardzo, bardzo, ten dzień był bardzo na bardzo. Ja kończę... Jezu, ale to było chamskie, żałuję, że was tu nie ma! Dzisiaj mamy daily vlog. Ja tam byłam na górze, tam były VIP, a Ola się siedziała na dole. Ale wiecie, rolę ale teraz odmieniły. Jest odwrotne, nie? Nie, też byłam. Właśnie. Po prostu umiesz się wkręcić. Ja mam znajomość, ja znam tyle ludzi, że jest... Kto tam siedzi? Teraz na scenie, hi Jasiu. To jest, jak on się nazywał? Danny Benny? Tak. Ernest jest. Glam Paula, Gabu, Vlog i tak. Ewka macie ciężki. I Adam też był. Słuchajcie, ja ich wtedy wszystkich poznałam. To był pierwszy dzień. To jest niesamowite, że ja po prostu wszystkich tych youtuberów wtedy poznałam. Darka, no. Mega. I przez 3 lata tak się wszystko zmieniło, co? Strasznie się wszystko zmieniło. To koniec pierwszego dnia, ponieważ kamera odmówiła posłuszeństwa i nie miałam jak nagrać dalszej części vloga dla was. Chory. Dzień drugi. I uwaga, to jest najlepsza część. Uwaga. Ola mnie tak bardzo dobrze ugościła u siebie. Opowiedz historię. Ja spałam na materacu, takim wiecie, pompowanym. A rano wstałam i obudziłam się. Gdzie Ola się obudziła? Na podłodze, bo powietrza w materacu nie było. Tak mnie ugościła. Jezus, no to nie moja wina, że pod twoim ciężarem uciekło całe powietrze. Ale no, czy ja ją źle ugościłam? Ja jej też nie znałam, obca youtuberka. Dała jakieś, nie wiadomo gdzieś skąd wziąłem materac. To był bar... Nie, ale może to pójdę. Coś może nie zamknęłyśmy. Możliwe. Wiesz. I siedzę, ten materac widać był taki w tą stronę na powietrze, nie ma nic. Jak ja wyglądam. Jezu. O mój Boże. Ja wychodziłam do multi, był z tyłu i miał głowę jak multi. Możecie też popatrzeć, jakie krzywe zęby miałam. Jaki odrost mój. To jest złoty jakiś. A tu taka platyna prawie. Jaką miałam minę robię. Załóżcie, że was tu nie ma kolejny raz. W locie się zobaczymy. Pa! Pamiętam, jak to Kosper! Kosper tam był. Paula, Glam Paula, no odwróć się, Glam Paula! Tak tańczy. O, i pamiętam, Glam Paula to była gwiazda. Jest o, Ewa! I Gabu! I Ewa z tyłu nagrywa. Ja pamiętam, Ewa miała takie biało-czarne paski. Ona miała sobie soczewkę. Tak, i miała niebieskie, pamiętam. Miała. I tą właśnie miętową bluzkę. I Ewa się gdzieś kręci? W ogóle ludzi przyszło. Na tylu youtuberów przyszło tam 40 osób, może 30. Ciekawe, czy ci ludzie nas oglądają jeszcze. Czoklet z Kosperem. No, stoi naprawdę. I tu jeszcze jeden koleś, ja nie pamiętam, jaką miał nazwę. I znowu ta sama muzyka. I w ogóle na sam koniec podpisywaliśmy jedną koszulkę. Zaraz poszedł na jakiś styl charytatywny. Tak, coś było, akcja charytatywna. Też ją w ogóle podpisałam. Jezu, ten twój jest tyle wart. No wiemy. I rzucali, ale jaki tłum! Dalej jaki organizator! Zahadary. Hi Jasiu! Jasiu też stoi. On stoi tak jakby tam stał za karę.
Ernest. Ja nagrywam z boku. I taniec w ogóle. To wygląda jak gdzieś tańczy i śpiewa po prostu. Moje niewykorzystywane włosy z tyłu. Chciałam sobie poklaskać, a nie wiecie. Ale powiem wam, nudny ten wrak, jak z wraki zleję już. Jeszcze zdjęcia z fanem. Ja vloguję z Kasperem. Komuś kamerą, prawie panu w twarz widziałaś? Nie! Zdawają komuś kamerą w twarz! Vlogę na 100%. Idę ja. Wielka, wielory picie. Ja jestem Kosperem tak dużo. Przepraszam, Molu, że cię tak ulałam w ten dzień. I... Trzy lata wcześniej. Gdzieś tam, ale to też się kończy, to były dwa dni, a tak naprawdę zleciało jak 10 minut. Jakie porównanie. Było dwa dni, ale zleciało jak 10 minut. Żałujcie, bo tam nie było. Żałujcie. Jeszcze raz, no i z wami też bym się chciała spotkać. Przyjdźcie, bo chciałabym się z wami wtedy spotkać. Nie wiem, tych subów. Nie wiem. To by nie, bo to inny kanał chyba był. No jeszcze. Wiem, pamiętam. Nie mam pojęcia, ile mnie wtedy. Chyba jedna dziewczyna czy dwie zrobiły ze mną zdjęcie. Wow! Dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na drugą część, która pojawi się już wkrótce. Jest drugi vlog, kochani, jest drugi vlog. Ja tam jestem. Hej, dzisiaj zapraszam was na drugą część vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba! O, ładnie ja, będzie. Ja dzisiaj wielki napis YouTube mam. Ewka mi do tego. Ewka malowała nam te napisy. Tak, i to się zwyciężało. Aż odjedzie nasz autobus. Czy ty będziesz czekam, aż odjedzie nasz autobus? No, nie słyszysz, że jak się śmiejesz ze mnie. Nie jest taki śmierć. Polepszył ci się. Nie, no, nie, że irytuje, tylko tak. Część oficjalna slotu już się skończyła. Bardzo, bardzo. Oficjalna część! No. Ale. Ale. Ekstra. Ekstra! No. Teraz byliśmy na jedzeniu i tak dalej, i tak dalej. No i w ogóle jakie ujęcia gdzieś lata do kamery po całym. No potem jeszcze zobaczymy, co idziemy robić, ale teraz właśnie z tej nadwisły. Ty potrafisz mówić? Z tej nadwisły? Czekam na to, że krzywe zęby miałam. I potem tam gdzieś idziemy. Ale to jeszcze zobaczymy. W ogóle outfitu mojego nie nagram. O, moje Ola, jak mogłaś nie nagrać outfitu? Przepraszam, outfitu nie nagrałam. I tak, zegarek jest American Eagle. American Eagle. Druga jest ta Dorothy Perkins. Dorothy Perkins. Potem mamy ten. Mango. Potem mamy jeansową koszulę z mango i spodenki z... Berszki. Zrobiła jej Ewa z Macie Ciążków. Ewa! Jak mi wygięła tą rękę! Wzięła ją w pokaż! Tutaj mamy YouTube Meetup. A made ja up. Mam jeszcze One Direction. Ja mam jeszcze I Love One Direction. Jak się nazywa? Oj, poczekaj. Nie! Teraz jest bradetka. Nie, ja wygięła! I co te ręce? A, no Justin Bieber. Mam też taką na rękę gumkę. A jeszcze mam... Czemu my pokazujemy w ogóle, co mamy na rękach? Ja się do kogoś nie zainteresowałam. No, outfit, bluzka, o tą widziałam, to w holu widziałam, to jest filmarka. To jest też filmarka i to jest też filmarka. Ale naszyjnik do tych pereł tam się pasował. Też są filmarka? Jakie nogi. To też jest filmarka. Też jest filmarka. Też są filmarka. Ej, H&M! Aha, sorry. To jest YouTube Fame. Fajne. Bata była fajna, dokładnie, była! Ja już wiedziałam, co mówię. Ona już wtedy mnie skreśliła z YouTube'a. Paznokcie mi poodpadały. Jest tak gorąco. No, także my wracamy. Uchu też się poci. Uchu też się poci? Fajmy też się pocą. Będziemy zawozić. Znaczy autobusem po prostu odwozimy Beatę na after party do. Bo ja nie byłam zaproszona. Ale ja cię zaproszę. Ale pamiętam, wtedy Darek mnie skrzyczał, że ja prosiłam jakieś osoby, które w ogóle nie są znane. Widzisz, Darek? Dariusz. On mnie wtedy zrył. O, tu ja. College girl. Wyglądamy. A ty byłaś wtedy trochę, tylko ja zostałam na noc.
i troszeczkę nudno. Dla Paula z Gabu skakały z baglądą w ogóle. Jedziemy tym, tym, jedziemy tym, więc tak, jedziemy, jedziemy tym, więc pa! Pa! Poszłyśmy jednak z Beatą, bo jakoś tak było, było super. Nie powiedziałam, że ci pomogłam. Nie, genialnie. Poszłyśmy z Beatą, jak to było. Bo jakoś tak było. Osobami. Z kim? Ernest i Adam z Macieciuszków. Ja byłam trzecia i Ewka była po tamtej stronie. Takie się miały wtyki. Z Adam z Macieciuszku. Adam strasznie chrapie, także nie polecam. W ogóle lepsze jest to, że mnie nie było w domu. Kciuki w górę za stanik na księdze. To nie mój, prawda? Nie, to twój. Nie ma opcji. Dlaczego mój stanik tak leżał? I w ogóle najlepsze jest to, że mnie nie ma w domu. Olka sobie grzebie u mnie w walizce i wyjęła sobie wianek i nosi mój wianek. Pata została, to ja wziąłem jej wianek. Ten film jest ośmieszający mnie. Dlaczego my go w ogóle nagrywamy? No ja pięknie nam wyglądam, naprawdę. Nie zrobiłam outfitu. Na ten outfit party. YouTube i w ogóle każdy miał taki w ogóle właśnie, każdy miał. Ala tatuaż. Tatuaż! To było naprawdę, naprawdę mega tatuaż. Masaż brzucha jest. Ewa się maluje. Do tableta! Bogactwo na YouTubie maluje się do tableta. Ona stoi z kiemeś kompuje. Z Gabu jest. Gdzie z Gabu? Plot twist! Z Ewą mega nie widziałam. Ja też. Ewka aktoruje w szkole. Kochani, jak wam się podobało? Przepraszam, że musieliście kiedyś to oglądać. Moje po prostu... Mam nadzieję, że moje nagrywanie się poprawiło. Troszeczkę. Moja składnia zdania, mam nadzieję, że też się taka poprawiła. Sama. Ej, bo ja nie chcę spaść. No co ty? No nie wiem, jak ty może. Ja cię straszyłam. Dajcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało. Jeśli jak wam się nie podobało, też dajcie kciuka w górę. Też dajcie, hej, też dajcie kciuka w górę. Piszcie, czy chcecie więcej takich wspomnień. Tego jest dużo. Ale to było śmieszne, co? Takie po 3 latach przypomnienie, to jest niesamowite. Świetne, zobaczcie jak wiesz, jak my się zmieniłyśmy, rozwinęłyśmy w tym wszystkim. Nauczyłam się malować. No. Make-up nam się nie rozmazywał. No. Masakra. Nie mam jakiegoś tutaj czerwonego czegoś na twarzy. Masakra. I to tyle, ale się uśmiałam, naprawdę. Dobra, dziękujemy za oglądanie, my się z Becią żegnamy 3 lata później wyglądamy tak. Następny film jest za kolejne 3 lata. Nie, jak przyjedzie wcześniej, albo ja pojadę. Albo ty przyjedziesz. Tak, to nagramy na pewno szybciej. I co, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa.